Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film to swego rodzaju swatch party, a tak naprawdę te swatche będę wykonywać na swoich policzkach, dlatego wyglądam tak dziwnie i trochę blado. Brakuje mi bowiem zarówno różu, jak i rozświetlacza, ale dzisiaj skupiamy się na różach, ponieważ czeka nas, Was, mnie, swatchowanie 6 kolorów różów od Dior z tej kolekcji Rosy Glow. Jeżeli śledzicie nowości kosmetyczne, to wiecie, że kilka miesięcy temu, myślę, że było to około 2 miesięcy, Dior zmienił formulację róży właśnie z tej serii Rosy Glow plus wypuścił 4 dodatkowe kolory, ponieważ do tego momentu dostępne były tylko 2. Także ja posiadam jeden kolor z tej starej formulacji, 001 Pink. O ten, najbardziej chyba popularny. Natomiast pozostałe 5 kolorów są to róże w tej nowej formule, z czego 4 to są zupełnie nowe w kolekcji Diora. Zanim pomyślicie, że oszalałam, dajcie mi się wytłumaczyć. Ten kolor 001 Pink Glow kupiłam kilka miesięcy temu na wyprzedaży w Sephorze, chcąc spróbować właśnie tego najbardziej trendy koloru minionych miesięcy i zakochałam się w tej formulacji. Jest po prostu obłędna. Kiedy pojawiły się więc nowe kolory, rzuciłam się najpierw na kolor Berry, o ten. I tutaj również była miłość od pierwszego wejrzenia, znakomicie się czuję w tym kolorze. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle mój ulubiony z całej tej szóstki. Może tak być. Więc oczywistym jest, że chciałam więcej. Przy najbliższej wizycie w Sephorze zeswatchowałam sobie kolor Cherry, tą piękną czerwień, który tutaj wydawał mi się bardzo intensywny i mówię, no nie ma szans, żebym to ograła. Natomiast okazało się, że żaden tak naprawdę z tych różów nie jest bardzo intensywny od razu i każdy kolor trzeba budować, jeżeli chcemy takie coś mieć na policzkach. Także tutaj również byłam bardzo usatysfakcjonowana z zakupu. I kilka tygodni temu w takim tutaj lokalnym kanadyjskim sklepie, drogerii można powiedzieć, był taki event, że można było wymieniać punkty na produkty kosmetyczne, plus jeszcze jakieś były, wiecie, wodotryski do tego. Także ja zdecydowałam się moje punkty wymienić na 2 róże od Diora. Także tak naprawdę 2 z tych różów mam w cenie punktów. Powiedzmy, że za darmo, ale tak naprawdę musiałam wydać pieniądze wcześniej, żeby mieć te punkty. Ale zdecydowałam się na kolor Mahogany, który widziałam wcześniej na YouTubie. Sporo ludzi o jasnej karnacji go testowało i mi się ten efekt podobał. Wiedziałam, że nie będzie to łatwy kolor i nie jest, ponieważ wszystkich tych różów używałam już poza kamerą i chyba 2 pokazywałam Wam gdzieś w filmach. Natomiast to jest kolor, którego trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć go nakładać i mam nadzieję, że ja Wam dzisiaj pokażę, jak to się robi dobrze. To już Wy ocenicie. I drugi kolor, jaki na tym evencie wymieniłam, to był kolor Rose. To jest najbardziej neutralny, nudziakowy, nudny kolor w kolekcji Diora. Od początku mi się podobał, ale uważałam, że nie wniesie za dużo do mojej kolekcji, ponieważ tego typu kolorów zapewne już mam kilka, nie próbowałam szukać, ale uznałam, że jeżeli wymieniam to za punkty, to chciałabym go po prostu mieć. Także stąd on się znalazł w mojej kolekcji. No i ostatni znalazł się, ponieważ był ostatni, a tak naprawdę to jest kolor Coral. Jest to kolor, o którym wspominałam w jakimś filmie o różach, nie pamiętam już teraz jakim, ale nadmówiłam, że się czaję na niego i będę chciała go może na jakiejś wyprzedaży kupić, ponieważ nie mam absolutnie żadnego takiego koloru w swojej kolekcji i chciałam po prostu zobaczyć, jakby na mnie wyglądał. Plus no, dopełni moją kolekcję róży od Diora, także tak czy siak cieszę się, że go mam, ale przyznaję, że jest to kolor, z którym jeszcze się poznaję. Jest to kolor, którego uczę się do jakich makijaży będzie mi pasował. Nie jest dla mnie taki oczywisty, jak ta pozostała piątka. Nawet ten brązowy, słuchajcie, wydaje mi się, że łatwiej mi jest go skomponować z makijażem niż ten. Także może Wy coś podpowiecie, a ja zabieram się za swatchowanie. Swatchować będę oczywiście na każdym policzku jeden kolor, także będziemy robić 3 takie zmiany. Będę po prostu te kolory przykrywać podkładem i kolejną warstwą pudru. Mam nadzieję, że moje policzki to przeżyją. I lecimy z pierwszym kolorem, 001 Pink. Tak jak wspomniałam, to jest ta stara formuła. Z tego co się orientuję, nowa formuła różni się tym, że jest po prostu trochę bardziej kredowa. I ten pigment nie jest tak mocny jak tutaj, aczkolwiek tutaj no nie powiedziałabym, że ten pigment jest mocny. Tak wygląda swatch. Troszkę go widać, ale to jest dosyć delikatny róż. Oczywiście wszystkie te róże bardzo ładnie się budują.
I jeżeli chcemy, żeby były widoczne na policzku, no to troszeczkę trzeba się tutaj namachać, nawet z tymi ciemniejszymi kolorami. Ja dzisiaj będę nakładać ich troszkę więcej niż normalnie, po to, żeby ten kolor był jak najlepiej widoczny. Aczkolwiek przyznaję, że nagrywam już to swatchowanie kolejny raz. Nie będę już liczyć nad który, bo to tragedia. Tych kolorów nie było widać, potem było widać aż za bardzo. Wyglądałam naprawdę jak klaun, a tego nie chcemy. Także nagrywam po raz kolejny i myślę, że tutaj przestanę już z dokładaniem koloru. I tak ono wygląda na policzku. To jest dosyć chłodny kolor, taki typowy, chłodny, jasny, różowy, guma balonowa. Wiecie na pewno o co chodzi, bo to jest bardzo trendy kolor. I to jest też róż, który rozpoczął cały ten trend, także jest na pewno kultowy i chyba już zawsze będzie. Ja go bardzo lubię do chłodnych makijaży, może niekoniecznie do tego, co mam dzisiaj, ale naprawdę bardzo lubię go używać. Używam go też w połączeniu właśnie z kolorem Berry, ponieważ tamten jest taki ciemniejszy, jagodowy, więc go kładę tak po zewnętrznej stronie, natomiast tutaj na policzkach wtedy nakładam ten jasniejszy różowy i razem wyglądają po prostu obłędnie. Także tak wygląda kolor 001 Pink. A na drugi policzek, słuchajcie, nałożę kolor Rosewood. To jest 012 Rosewood i myślę, że nazwa tego koloru bardzo dobrze go opisuje. Jest to rzeczywiście taki różany kolor, dosyć stonowany, jego nawet tutaj na palcu będzie pewnie słabo widać. Tutaj zesłoczuję go pod tym różowym dla porównania. Jest też na pewno cieplejszy niż ten 001 Pink. I tu mogę sobie wyobrazić, że jest to kolor, który zapewne najlepiej się sprzedaje po tym oczywiście trendy kolorze, ponieważ jest to kolor bardzo łatwy do użycia takiego codziennego. Pasuje na pewno do wielu makijaży, pasuje wielu karnacjom. Widziałam kilka filmów osób o ciemniejszej ode mnie karnacji, takiej może light medium, medium tan, coś takiego. I też się bardzo ładnie pokazywał. Także na pewno jest to dosyć wszechstronny kolor. I nie powiedziałabym, że jest tutaj jakiś kolor, który mogą używać na przykład tylko osoby o jasnej karnacji albo tylko o ciemnej. Zarówno ten 001 Pink, jak i Mahogany, który jest po drugiej stronie tej skali, wygląda dobrze na bardzo wielu karnacjach. Także tak wygląda kolor 012 Rosewood. I dla porównania też macie je oba. No widać, że ten jest znacznie chłodniejszy, prawda? Mam nadzieję, że to widać, bo chyba już kolejny raz bym nie nagrywała. Staram się, słuchajcie, przykryć te policzki najlepiej jak potrafię, ale jeżeli coś przebija, czy jakiś kolor będzie wyglądał trochę patchy, to jest naprawdę kwestia tego, że mam kolejną warstwę na swoich policzkach. Róże są bardzo dobrej jakości i żadnych plam nie robią. Za to zaręczam. Dobrze, przejdźmy więc do następnej dwójki. Myślę, że tutaj zrobimy duo Cherry i Berry, czyli chyba najbardziej intensywne kolory, których wiele osób się bało. Ja również się bałam, zwłaszcza tego Cherry, także może użyję go jako pierwszego, ale zanim go użyję, oczywiście pokażę Wam go z bliska. Wygląda tak, dosyć intensywnie w opakowaniu. Tak wygląda na palcu, a tak na swatchu obok pozostałej dwójki. Tutaj używam już puchatego pędzelka, takiego troszkę większego. Staram się do każdego z tych różów używać innego pędzla, co sprawia, że jednak mają różne kształty i różne stopnie intensywności nam dają. No tutaj jest trochę zbyt intensywnie. Wydaje mi się, że w kamerze to też będzie widać jako zbyt intensywne. Także troszeczkę gąbeczką tego pigmentu zdejmę. Pomimo wszystko chciałabym Wam pokazać w miarę takie użytkowe nałożenie tego koloru, mimo tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tak wydaje mniej więcej, noszę go na co dzień. Mogłabym go jeszcze troszeczkę stonować, ale mówię, no chcę się upewnić, że na pewno dobrze widać to w kamerze. A jest dosyć daleko, więc nie widzę. Także to jest kolor 015 Cherry. To jest bardzo kolor taki letni, bardzo wesoły. Ja go lubię do ciepłych makijaży, ale też po prostu do takich makijaży, można powiedzieć, minimalnych. Właśnie latem, kiedy nakładamy coś fajnego na oko, może jakieś pastelowe kolory, może coś typu iridescent, delikatny błyszczyk i tyle. Także ja go widzę do takich makijaży, ale oczywiście
Można używać go do wszystkiego. Myślę, że wbrew pozorom jesienią też mi się przyda, właśnie kiedy pójdę bardziej w pomarańcze, czerwienie, może takie ciepłe brązy. Wtedy też powinien fajnie wyglądać. Na drugim policzku wyląduje mój chyba ulubieniec, kolor Berry, 006 Berry, żeby być już dokładnym. I to jest taka jagódka, to z pewnością. I ona tutaj na palcu wyjdzie dosyć intensywnie, natomiast to jest kolor, który też spokojnie budujemy. Tutaj na swatchu nałożył mi się dosyć grubo, ale naprawdę nie ma co się go bać. To jest kolor, którego ja używam najczęściej i w którym czuję się najlepiej, także to już coś powinno Wam powiedzieć. Jego nałożę sobie tutaj. To jest właśnie taki fajny, dosyć neutralny wbrew pozorom kolor. W porównaniu z Cherry będzie wyglądał chłodno, ale najchłodniejszy zdecydowanie jest ten 001 Pink. Ten jest następny w kolejności i to jest kolor, który moim zdaniem wygląda obłędnie na właśnie jasnych karnacjach. Mimo tego, że wygląda dosyć ciemno tutaj w opakowaniu, to przepięknie podbija te neutralne, chłodne tony, które występują bardzo często w jasnych karnacjach. Nie zawsze, ale bardzo często. I wydaje mi się, że też, jeżeli chodzi o mnie, dobrze mi pasuje do koloru oczu, do włosów, do generalnej kolorystyki mojej twarzy i z tego powodu jest chyba moim ulubionym. Także tutaj mamy kolor 006 Berry. No jest cudny. I w sumie głupio zrobiłam, ponieważ ten, jakby nie patrzeć, najtrudniejszy kolor, którym jest mahogany, powinnam była zrobić jako pierwszy, kiedy miałam tylko jedną warstwę makijażu na sobie. W tej chwili już nie wiem, która jest trzecia, czwarta. Także mogą pojawić się jakieś plamy, ale przykrywamy na to oko i zaczniemy sobie właśnie od mahogany 020 Mahogany. To jest kolor, którego bardzo długo się bałam. No, na palcu wygląda dosyć intensywnie, ale też pocierałam dosyć intensywnie. Jak zobaczycie, swatch wygląda już dużo słabiej i nie jest to taki ciemny brąz jak tutaj. Tutaj kluczem do sukcesu jest nakładanie bardzo wolno. Tego się nauczyłam przez ostatni ile? 10 dni, może 2 tygodnie, kiedy go mam. Nakładam go na taki mały pędzelek. On jest chyba w sumie do rozświetlacza. To jest zdecydowanie kolor, którego trzeba zbudować. Natomiast przez to, że on ma taką wyjątkową tonację, to tutaj niekoniecznie chodzi o to, że będzie wyglądał brązowo na twarzy, ale o to, że będziemy wyglądać trochę jak brudni, ponieważ on ma w sobie takie tonacje, no nie wiem, na mnie lekko szarawe, mimo tego, że powiedziałabym, że na skórze wygląda jak taka gorzka czekolada ze śliwką, to naprawdę jeden fałszywy ruch i posłuży nam za kontur. Natomiast w takiej ilości, jak teraz nałożyłam, mi się bardzo podoba jako róż. Uważam, że jest to znakomity kolor do takich bardziej wampi makijaży. Może też jesienią czy zimą, jak będę nosić dużo takich matowych, ciemnych szminek, to on bardzo ładnie je podkreśli. Wygląda naprawdę ciekawie. To jest na pewno najbardziej oryginalny kolor w mojej kolekcji, którego zapewne nie kupiłabym od tak. Natomiast biorąc pod uwagę, że raz, że mogłam go wymienić za punkty, a dwa, że naprawdę ufam tej formule, bardzo ją lubię, wiem, że nie zrobi mi krzywdy, to dlatego się na niego zdecydowałam. Mam nadzieję, że w kamerze wygląda choć w połowie tak dobrze jak na żywo. Na drugi policzek nałożę już ostatni kolor i to jest 004 Coral. I to wbrew pozorom jest kolor, którego troszeczkę bardziej się obawiam niż tego brązu, ponieważ ja w takich kolorach po prostu nie chodzę. Nie chodzę, bo nie mam. Teraz już mam, to będę chodzić, ale on na ręku wygląda w sumie jak nic. Na swatchu też nie wiem, czy go dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. I tak jak wspomniałam, to jest kolor, którego ja się jeszcze uczę, ponieważ nie do końca jeszcze wiem, jak dobrze go używać.
Tego może zostawię. On wybija troszeczkę pomarańczowo na mnie. Może nie tak pomarańczowo jak pomarańcza, ale może trochę jak taka jasna cegła. Ciężko mi to określić, ale no nie wiem, dla mnie koralowy ma troszeczkę jednak w sobie różu. Tutaj widzę jednak bardziej tą pomarańczową stronę koralu, jeżeli to ma sens, co mówię. Także nie jest to kolor, z którym jestem jakoś szczególnie obyta, nadal się go uczę. Może Wy możecie mi podpowiedzieć, do jakich makijaży Wy widzicie ten kolor. Mam nadzieję, że nie tylko do brązów. Może coś jeszcze. Może jakiś kolorowy kolor będzie tutaj fajnie wyglądał. Dajcie mi znać. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wasze jakiekolwiek wątpliwości mogliście mieć na temat tych kolorów, że one zostały rozwiane. Dajcie mi znać, który kolor najbardziej Wam się podoba. A teraz życzę już Wam przemiłej reszty dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!